Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, kochani. Zapraszamy do drugiej części naszej wielkiej epickiej historii o Polsce, o Polakach. O tym, jak się znaleźliśmy tutaj, w tym miejscu w historii. Skończyliśmy na tym, że narastał konflikt pomiędzy Wałęsą a Mazowieckim. Ale zanim będziemy kontynuować ten wątek, klikajcie w przyciski. I subskrybujcie nas na YouTube'ku, i lajkujcie nas na Facebooku, i udostępniajcie wszystkie nasze posty, bo dzięki temu wasi koledzy i koleżanki zobaczą nasze posty i będą wiedzieli, że jesteśmy super. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to mhm. oglądacie drugą część albo słuchacie drugiej części naszego podcastu na temat Polski. I gdzieś tutaj znajdziecie link do pierwszej części. To kontynuujmy wątek Mazowieckiego i Wałęsy. Oni tam się trochę fre frenemiowali, byli trochę frenemis, e, ci dwaj panowie. I generalnie, jeszcze w 89 roku, Wałęsa zaczyna yes. t, t, trochę brykać i zaczyna tak na przełomie 89 i 90 roku mówić bardzo agresywne rzeczy, w rodzaju, że na przykład się spotyka z ambasadorem ZSRR, to takie normalne dyplomatyczne użycznościowe spotkanie na uścisk dłoni i zaczyna na niego krzyczeć, że mają spierdalać z Polski, mają ją opuścić do końca 90 roku, co było... Szeryf. Szeryf, no, szeryf, szeryf, prawdziwy polski byk, szeryf. Na przykład też mówił na różnych spotkaniach Solidarności, że prezydent musi wydawać dekrety i że w takiej sytuacji, w jakiej są, w ogóle rząd powinien rządzić za pomocą dekretów, i apelował na przykład o przyspieszenie wyborów samorządowych, przyspieszenie wszystkich wyborów, bo to są kontraktowe, one nie są wolne i w ogóle wszystko musi być szybciej. Było to hasło przyspieszenia, które on promował e, jako, jako taka główna rzecz, którą chciał zrobić, że, żeby wyrzucić na przykład wszy, wszystkie elementy starej władzy. Wszystkie osoby, które były w starej władzy, żeby się ich pozbyć i z parlamentu, i w zasadzie ze wszystkich szczebli władzy. I było wtedy wiadomo, że on to trochę robi, bo faktycznie chce jakiegoś przyspieszenia, bo chciał się jakoś przeciwstawić Mazowieckiemu i jego takiej ugodowej postawie, ale też jakby osobiście czuł się urażony, że został odsunięty od władzy. Że się spodziewał, że jako szef związków zawodowych będzie tą jedną z tych głównych osób i też myślę, że połączenie jego osobowości i tego, że generalny klimat był taki, że ludzie trochę nie ogarniali, jak demokracja ma działać, sprawiało to, że on myślał, że prezydent to jest ktoś jak król mm. I, i że on sądził, że jak będzie prezydentem, to kto jest prezydentem, tym w zasadzie ma całą władzę i to, że to działa na pilota i że, że jak ktoś jest prezydentem, to po prostu może zrobić z krajem, co mu się podoba. Mm. Więc Machając tym hasłem przyspieszenia, które zostało mu jeszcze tak trochę potrzepnięte przez braci kaczeńskich, którzy wtedy wchodzili tak naprawdę do polityki tej mainstreamowej, jakby biorąc to pod uwagę, mówi właśnie o potrzebie przyspieszenia i ten konflikt między nimi, bo najpierw cicha, a później narastał, że Wałęsa na początku była taka atmosfera na, na przełomie 89 i 90 roku, że Rządu się nie powinno krytykować jeszcze, bo sytuacja jest niepewna, nie wiadomo, co się do końca będzie działo, ponieważ nie wiadomo, co do końca będzie w tej sprawie robić naród. Jak się zachowa, to nie należy sprawiać żadnego wrażenia rozłamu. Był do połowy mniej więcej 90 roku, przynajmniej otwarcie, taki nastrój, że nie powinno się krytykować Mazowieckiego. WSS zaczął to robić, zaczął ich otwarcie krytykować. I zaczął ich jeszcze krytykować tak po Hamsku, że mówię, że jest taki piękny dialog, bo wtedy kaczeńscy reprezentowali coś, co się nazywało porozumienie centrum. Tego już nie ma od jakiegoś czasu, ale, ale to było porozumienie centrum, i że reprezentant zaatakował rząd, muszę powiedzieć, że nie dołączę do pudła. Apologetów premiera Mazowieckiego i jego rządu. No, głównym nurtem tego rządu jest spowalnianie procesów przemian. To jest dewidza mazowieckiego i ludzi, którzy z nim współpracują. Jarosław Kaczyński. Interesy dawnej nomenklatury i interes społeczeństwa są ze sobą sprzeczne. Układ okrągłego stołu, który próbuje je złagodzić, jest zgubny dla spokoju społecznego. Hybrydalny system władzy jaruzelski mazowiecki musi przestać istnieć. Na co Andrzej Wielowiejski, który był bardziej po stronie Mazowieckiego, powiedział, że e, tyle udało się zrobić w ciągu tych 10 miesięcy, bo większość społeczeństwa odczuła, że kraj zmienia się według nowej moralności, a autorytety działały razem. Wa Wałęsa uderza z boku, niszcząc społeczną nadzieję. Wałęsa chciał, żeby mu udowodnił, że ten się jej niepokój. Ten się powołał na sondaże, na co ten powiedział: Stucz, pan, termometr, nie będziesz pan miał gorączki. Like, I don't know about this one, chief. O, a potem Michnik e, powiedział, Michnik też jest ikoniczną królową, jeśli ja jestem lewicą laicką i kryptokomunistą, to wy, szanowni moi antagoniści, jesteście po prostu świniami. Ale inba. No, taki, taki był generalny, i to jakby jesteś w stanie sobie wyobrazić to poczucie żenuły. Ze wszystkich stron jak, jak wszyscy byli tacy zgodni i tacy uduchowieni, że o ja, demokracja nie, a potem pierwsza rzecz, którą widzisz, to jest to. Wałęsa tak uzasadniał cel swoich działań. Potrzebna jest wojna na górze, aby na dole był spokój. Wziąłem sobie urlop, kiedy Tadeusz Mazowiecki został premierem. Dzisiaj schodzę z urlopu. Całe to zamieszanie między nimi dwoma sprawiło, że wszyscy mieli potrzebę opowiedzieć się po jednej stronie albo po drugiej i ta strona, powiedzmy, że st strona mazowieckiego się przekształciła w coś, co się nazywało później ROAD, czyli ruch obywatelski akcja demokratyczna, który był e, założony między innymi przez Fraseniuka, Bojaka, Michnika i wykształciło się coś, co się później naz nazwano porozumienie centrum. Forum prawicy demokratycznej i pierdyliard innych planktonów. Było dużo to jeszcze się tych, tych partii pojawi, nie wiadomo, ile, ale było bardzo dużo tych centroprawicowych partii, które dzisiaj byśmy powiedzieli, że są co, coś Ala PO, albo Ala Pis, albo Ala. Może nie konfederacja, ale coś, coś prawicowego. Takie o, o, od centrum do prawicy i wszystko z jakimś często chrześcijańskim posypką taką jeszcze, nie? Tak, tak i dużo, tak właśnie dużo tych partii się uważało za chadeckie I, i tak. No i pod koniec stycznia 90 roku w tym czasie Rakowski każe wyprowadzić sztandar PZPR partia zostaje rozwiązana i większość tych posłów, którzy są w parlamencie wstępuje do tak zwanej socjaldemokracji RP. I liderami są Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski. Niektórzy z nich wstępują też do czegoś, co się nazywa Polska Unia Socjaldemokratyczna. I jeszcze jedna z tych faz konfliktu na górze, wojny na górze, to było to, że Wałęsa odebrał kierowanie komitetami obywatelskimi Geremkowi. Gerem, Geremek był taki bardziej po stronie Właśnie mazowieckiego, i, i jakby tej strony konfliktu, i daje Zdzisławowi Najderowi. Ponieważ Zisław Najder, z tego co pamiętam, był bardziej prawicowy, że to było widziane jako taki ukłon w stronę porozumienia centrum. I właśnie mówił o tym koniecznym przyspieszeniu, i wtedy Małgorzata niezabitowska, dzisiaj znana z innych powodów, ale wtedy była rzeczniczką rządu, powiedziała o, Wałęsie, że jest pospieszaczem z siekierą, co uważam za bardzo urocze. Także generalnie. Partie się rozjebały i w tym momencie zaczyna się coś, co ja nazywam polskim cyrkiem. To już nawet nie jest strefa chłodna, tylko to jest polski cyrk, który będzie trwał aż do roku 2000. Tutaj musicie sobie wpisać do którego roku, bo jeszcze się nie skończyło. Mam nadzieję, że do 2000, nie do 2100 któregoś, tylko na przykład do 2030 może. Nieważne. Okej. Okay. Jeszcze chciałabym jedną rzecz przeczytać, ponieważ zawsze staram się czytać jakiś tekst i wam pokazać w każdym odcinku. I tutaj chciałabym, a propos tego, że mówimy o cyrku, pokazać wam tekst, który został napisany przez polskiego Barda Solidarności i sprawcy, sprawcy przemocy domowej, który sławił się tym, że napisał piosenkę o tym, jak muzyka i sztuka są opacznie rozumiane i używane na potrzeby polityczne, a potem ta piosenka została opacznie zrozumiana i wykorzystana do celów politycznych. To z tej piosenki jest najbardziej znany, ale tu teraz będę czytać inną piosenkę, która bardziej pasuje do klimatu, tego, do tej energii. Otworzyli nam nasz cyrk z pełną pompą, z pełnym szpanem i wołają tańcz teraz na linię tak jak chceta. Program ustalony, już numery są wybrane i recenzje wasza własna wystawi wam gazeta. Kto chce, niech poskramia lwy, a kto chce, niech ogień łyka, a kto rody poroznosi, to tylko wasza sprawa. Zobaczymy, jak was przejmie wasza wszak publika. Zobaczycie, jak się zbiera gwizdy, błaga się o brawa. A my na to proszę bardzo i zaraz za trabinkę pod kopułę namiotu dawaj wspinać się z godnością. W ten tchu nam nagle w piersiach brak, bo po ktoś podwędził linkę. I jak tu iść w powietrzu przed wierną publicznością? Ten i ów próbuje jednak i oczywiście spada. Zrozumieć jednak trzeba go, w tym nie ma jego winy. A prawdę mówiąc, jeszcze nie zagraża mu zagłada, bo w dole tyle trocin, tam tylko już trociny. Lecz tak nie może przecież być. Orkiestra się zaśmiewa, na ziemi klauny zakładają się, kto kogo zrzuci. Może by ktoś chciał brawa bić, lecz nadal braw nikt nie wart. Dopiero będzie cyrk, kiedy publiczność się odwróci. Tak był pisany w sierpniu 1989 roku. I znowu wielki foreshadowing. Hmm. I tutaj chciałabym na chwilę się zatrzymać, bo. Zaraz przejdziemy do tematu wyborów w 90 roku, co się tam odpieprzało, jaki cyrk tam się odjebał. Ale na początku, teraz chciałabym trochę wrócić i przejść do kwestii ekonomicznych. Nie wiem, czy wiecie, ale jest taki pan, który nazywa się Leszek Balcerowicz. I miał, miał on plan. Niestety ciężko jest obecnie zapomnieć o tym, że istnieje, a byłoby fajnie. Celne. Pan Balcerowicz miał pewien plan. Plan zwany Planem Balcerowicza, co ciekawe, na pewno był zaplanowany. Ja tego nie jestem w stanie mu odmówić. Był zaplanowany. Okej, okay, tylko przybliżając, zanim zaczniemy go orać, to y, chciałabym y, najpierw przybliżyć, co tam w ogóle było. Był to duży pakiet reform, wśród nich była m.in. prywatyzacja, i generalnie to były reformy, które miały na celu powstrzymanie inflacji i. Po prostu bardzo gwałtowne przejście do systemu kapitalistycznego. I ja w ogóle chciałbym tak podejść do tego, że trzeba patrzeć na to, że ten plan to nie, nie była y, tak naprawdę czysto polska. Inicjatywa, w pewnym sensie, żeby ten plan miał prawo się odbyć, potrzebne było przyklepanie tego przez międzynarodową organizację i to jest trochę problemem tutaj. Tak, to też trzeba zauważyć, że na każdym etapie tego planu bardzo dużo naszych finansów płynęło z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i z Banku Światowego. I właśnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy musiał wyrazić zgodę na kształt reform i to jest bardzo istotne w tym, bo Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest tak naprawdę jest organizacją, która w ramach ONZ-u zapewnia kapitalizmowi prawo bytu w społeczności międzynarodowej i jako że jest organizacja, której właściwie celem istnienia jest w pewnym sensie utrzymywanie neoliberalizmu, powiedzmy jako dominującej ideologii, trzeba było spełnić właśnie te oczekiwania, że Staniemy się państwem wolnorynkowym w pewnym sensie. I eee, tak ogólnie e, fajnie jest orać ten plan balcerowicza, i e, tak jest mnóstwo okropnych jego następstw, ale jednocześnie ja bym tutaj chciał zwrócić uwagę na to, że to była też taka trochę sytuacja, że nikt nie wiedział do końca, co się dzieje. Miałem takie wrażenie, jak się o tym czyta, bo jak sobie poczytamy o. Przemianach tego typu w innych krajach, które były w podobnej sytuacji co Polska wtedy, w każdym razie tak ogólnie podobnej, to wiele z nich tak naprawdę znalazło się w jeszcze gorszej sytuacji w trakcie tych reform. Więc jakby moim zdaniem największy problem planu Balcerowicza był nawet nie, nie tyle sama jego egzekucja, co jego ostateczne cele, jakby jego założenia były moim zdaniem bardzo złe. Właśnie, nawet widziałem sporo takiej krytyki, która moim zdaniem fajnie, fajnie to zwraca uwagę, tam na taki problem, że jak pewne, pewne elementy były wręcz nadgorliwością w stosunku do oczekiwań, e, na przykład międzynarodowych, i nacisków, bo tak naprawdę można by uzyskać przyzwolenie właśnie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, można, by, można było tak naprawdę zrealizować ten plan na przed zachowując dużo, dużo większy e, protekcjonizm i nie robiąc tego, co zrobił a to co się tam stało właśnie między innymi, to było takie bardzo gwałtowne i drastyczne otwarcie rynku na import. Efektem tego było to, że tak lokalne, dotychczas istniejące państwowe na przykład zakłady, musiały zacząć gwałtownie wpaść w taką konkurencję z na przykład częściami z elektroniką sprowadzaną z Chin i z Korei które były e, tańsze, często były lepsze, e, ale dlatego, że po prostu nasz lokalny przemysł nie miał czasu się w ogóle dostosować do tej sytuacji. I jedną, jedną z tych reform, bo tam tak naprawdę wprowadzono 10 ustaw przede wszystkim, było to, że usunięto gwarancję istnienia wszystkich przedsiębiorstw państwowych, które wcześniej były i to, to, efekt tego był taki, że po prostu masowo zaczęły bankrutować, bo jak wcześniej założenie było takie, że w pewnym sensie robotą państwa jest utrzymanie na przykład tego przemysłu, to nagle było, no sorry, jesteście nierentowni po tym, co wam zrobiliśmy, bo, bo zrobiliśmy wam w pewnym sensie trochę nie, niemiłą krzywdę i elo i po prostu rynek został zalany właśnie konkurencją, z którą nie dało się walczyć. Dodatkowo Państwowych instytucjach były ogromne cięcia, co na przykład powodowało, że często wykwalifikowany personel po prostu odchodził masowo do prywatnych, powstających nowo przedsiębiorstw, dlatego że państwowe instytucje nie były w stanie im po prostu zapewnić konkurencyjnych stawek, co po części też wynikało z kolejnej z tych ustaw, które wtedy zapadły, bo opodatkowano dodatkowo wzrastające pensje. I, I właśnie tam padło mnóstwo takich decyzji, które, jakby. Mm, aż, aż to przeczytam. Profesor, profesor Gomułka, który był liberałem, przestrzegał, że Koreańczycy zaleją nas elektroniczną tandetą e, zamiast u nas inwestować, więc należy podwyższyć cła importowe. Dowiedział się od wiceministra finansów, że to w sumie prawda, ale ogólna linia polityczna jest inna. To jest za krytyką polityczną, akurat. Moim zdaniem, wszystko pokazuje, jaki to był e, problem z tymi przemianami że to nie zawsze było w najlepszym interesie w danej sytuacji. To była taka decyzja bardzo silnie ideologiczna, dość często. Tak. I myślę, że to jest ten problem, że byłby sposób, żeby na przykład zrobić te zmiany w sposób dużo bardziej wyważony, dużo sensowniejszy, np. z próbą ratowania przedsiębiorstw państwowych, które, e, przypominam, w tamtych zatrudniały bardzo dużo osób i fakt, że one zaczęły upadać jedno za drugim w wyniku właśnie nieuczciwej tak naprawdę dla nich konkurencji i nieuczciwej sytuacji, która, która była bardzo nagła tak naprawdę. W Polsce wtedy bezrobocie nagle wskoczyło na 16%. 16,4% w pewnym momencie. Tak, tylko, że musimy zauważyć, że wcześniej nie rejestrowano, bo była nielegalna. No tak, tylko, że trzeba patrzeć na to, że jakby od momentu, w którym zaczynamy rejestrować, to było no, tylko rosło, tak? Było wzrost średnio o 2% na rok od 1991 I zatrzymało się właśnie, czyli było 12%, 14%, 16% i to było, no, jakby... Nie był bardzo taki chwilowy kryzys, tak? To są trzy lata, podczas których coraz więcej osób nie ma pracy. Musiał być ciężki okres i zresztą jest dużo tak naprawdę takich. Tekstów, które w gazetach się wtedy pojawiały, listów różnych zdesperowanych ludzi, którzy czuli się po prostu zdradzeni w tej sytuacji przez swoje państwo, dlatego że wcześniej było jak było i w sumie wiadomo, też trzeba pamiętać, że te, te, ten pan, on się nie pojawił w próżni. To nie było tak, że było spoko i, i nagle przyszedł barcerowi, czy się zesrał. jakby Chodzi mi o to, że e, znaczy zesrał się, ale e, to jest in, inna sprawa. O, już wcześniej było bardzo źle. Tuż przedtem była, była hiperinflacja, był problem z dostępnością towarów. W 1989 roku było naprawdę tragicznie. Widzę, yy, że wielu komentatorów określa to, że to właśnie była ta prawdziwa Polska w ruinie, wtedy. I w pewnym sensie, tak, na pewno można powiedzieć, że w ogólnym rozrachunku jesteśmy teraz w lepszym miejscu niż byliśmy wtedy. Ale problem jest taki, że właśnie wielu ludzi poczuło się wtedy bardzo zdradzonych przez swoje państwo, dlatego że czuli się wcześniej, że jest źle, ale są po prostu jakoś wszyscy, wszyscy, wszyscy próbują jakoś się w tym utrzymać, jakoś pozostać na powierzchni. Potem przyszedł człowiek i powiedział: Ej, słuchajcie, robimy kapitalizm, wszyscy będziecie teraz mieć lepiej i będziemy bogatsi, i będzie super. A potem przez kilka lat ci ludzie czuli, jak zostają w tyle coraz bardziej. I, i dodatkowo coraz bardziej mówi, im się ich, mówi się im, że to jest ich wina, bo patrzcie, niektórzy ludzie w miastach to się świetnie dorabiają, a wy na tej waszej wsi to co? A tymczasem prawda jest taka, że właśnie powstały rejony, których dzisiaj się, do, do dzisiaj się zauważa, że po prostu jak powstało wtedy ekstremalne, lokalne bezrobocie, to dzisiaj ono tam jest, dlatego przez właśnie e, upadek przykład takich totalnie monoindustrialnych e, obszarów, w których na przykład była, praktycznie wszyscy pracowali w jakimś zakładzie państwowym, który po prostu nie był w stanie się utrzymać po tych przemianach i, mm. i nic z tym nie zrobiono, dlatego, że Mimo, że byłyby mechanizmy, żeby to zrobić, one nawet byłyby zgodne właśnie z ogólną doktryną i byłyby do zaakceptowania przez organizacje, które musiały wyrazić na to zgodę, to właśnie linia była inna, tak? Myślenie było takie, że okej, okay, idziemy wolnorynkowo. I moim zdaniem, właśnie ja, ja nie, nie chcę tutaj wchodzić i mówić, że nie wiem, ja bym zrobił to lepiej, tak? Moim zdaniem, największy problem Balcerowicza jest. Myślę, że zrobiłbyś to lepiej. Może, ale moim zdaniem największy problem Balcerowicza jest taki, że on wydaje się być absolutnie odporny na jakąkolwiek krytykę tego i zachowuje się tak, jakby każdy, kto nie zgadza się z tym albo zauważa, że coś mogło być zrobione lepszy, lepiej, to, to powinien wyjechać do Wenezueli i się zamknąć. I to, to jest dla mnie najgorszy spo, sposób, w jaki było to bronione z takim fanatycznym przekonaniem, że ten, ten, ten plan to była jedyna możliwa opcja, bo zrobiliśmy kapitalizm i, i, i. Moim zdaniem właśnie ten problem leżał w samych założeniach, że, mm. że to musi być wolnorynkowe, że to musi być taki skok na głęboką wodę, tak jak oni powiedzieli, że to jest terapia szokowa. A tak naprawdę to było strasznie nieludzkie, bo robić terapię szokową do całego narodu oznacza pozwolić tysiącom, jak nie milionom osób znaleźć się w sytuacji, w której nie wiedzą, czy będą miały co jeść następnego dnia. I też na przykład to, to, to też trzeba, z, trzeba zaznaczyć, że nawet jeśli nie weźmiesz pod uwagę tych, tych czynników powiedzmy humanitarnych, to plan Balcerowicza był krytykowany nawet u samych podstaw, takich, biorąc pod uwagę wyłącznie jego założenia teoretyczne. Na przykład w 1989 roku mieliśmy hiperinflację, tak? Ona była spowodowana tym, że w, w sierpniu uwolniono ceny żywności, a w lipcu miała miejsce indeksacja płac, czyli jakby dopasowanie płac do poziomu życia. Tak? Czyli ona jakby goniła, musiał, te płace musiały, musiały doganiać ceny, a ceny rosły i to, tak pędziła hiperinflacja. Tylko, że ktoś tą indeksację i te ceny żywności wprowadził i zrobił to okrągły stół. Więc wielu krytyków balcerowicza właśnie to mówi, że czy to czasem nie było tak, że balcerowicz kazał stworzyć problem, a potem dał jedyne jego rozwiązanie, mm. żeby jakby wprowadzić gospodarkę w, tako, w, w, w taki tryb, w którym, w którym jakby nie ma innej możliwości, w którym ty, ty dajesz jedyne lekarstwo. Na chorobę, którą stworzyłeś. I, i było takich, e, takich decyzji kilka, i nawet jeśli ty, ty, ty mówisz o, e, o tym, że nie, nie trzeba było tak mocno, że, że to była nadgorliwość, jakby już patrząc nawet nie z punktu widzenia humanitarnego, tylko po prostu z ekonomicznego. E, według na przykład Grzegorza Kołotki i innych e, krytyków. Balcerowicza. Mamy tutaj do czynienia z, z czymś, co oni, się nazywa, oni nazywają overshootingiem, który jest normalnym zjawiskiem, które występuje czasem. I ono polega na tym, że po prostu zajeżdżasz ekonomię, robisz za, robisz, robisz za dużo naraz. Na przykład, tutaj jest taka definicja, że przestrzelenie, czyli ten overshooting, odnosi się do nadmiernej skali redukcji yy, dochodów gospodarstw domowych, w tym płac realnych, oraz nadmiernego ograniczenia płynności przedsiębiorstw skutek złej sekwencji polityki monetarnej. To jest dokładnie to, o czym, o, o czym mówi Kołodko, jeśli chodzi o, o tą hiperinflację. Stwarzasz problem, a potem go rozwiązujesz i mówisz: O, jak super, rozwiązałem problem. Wszystko to było jakby też opracowane linią partyjną i chciałabym też przeczytać fragment tekstu, który, który gdzieś kiedyś ktoś wrzucał i który sobie zapisałam, bo jest wspaniały, znanej marksistowskiej filozofki Jadwigi Staniszkis, która nazywa <laughs> ideologię Balcerowicza bolszewickim liberalizmem. Hmm. Hmm. I pisze tak: dobrym przykładem jest tu szczególna formuła z pierwszych lat transformacji. Z jednej strony, za pomocą decyzji politycznych decyzja premiera Tadeusza Mazowieckiego z marca 90 roku potwierdzona rozporządzeniem Balcerowicza zapewniono bankom komercyjnym refundację długów, w tym złych kredytów, wraz z oprocentowaniem przez NBP. Z drugiej, w sposób administracyjny stworzono spiralę zadłużenia w sektorze państwowym przez nakazowe, nierealistyczne przeszacowanie zobowiązań amortyzacyjnych. Administracyjny nakaz zdobywania środków obrotowych przez kredyt, za zmianę warunków spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, także na inwestycje centralne administracyjne zamrożenie niektórych cen, na przykład węgla. ów polityczny, w swej naturze, manewr miał na celu przyspieszenie formowania kapitału finansowego z jednej strony i równie przyspieszone produkowanie długów, produkujące bankructwa, mające zdynamizować prywatyzację przez upadłość sektora państwowego z drugiej. I to jest, jeśli chodzi o kredyty, to też mówimy o sytuacji osób, które miały kredyty takie osobiste, nie tylko przedsiębiorców, albo na przykład jak byłeś spółdzie, spółdzielcą, mieszkaniowym, który dostał za dużo na mieszkanie. To nagle na przykład y, stopa oprocentowania ci rosła z 8% do 80%. Mm. Parać sobie. Także tak wyglądały pierwsze lata transformacji. Rząd nie ma własnych pieniędzy, bo Balcerowicz przejebał. Tak, ale mam wrażenie, że można czytać całe te przemiany właśnie na dwa sposoby. Można czytać to w dobrej wierze i zakładać, że zachował się niekompetentnie i zbyt właśnie przestrzelił pewne rzeczy, które nie miały być rozwiązaniem problemu, a w rezultacie stworzył masową biedę. Też taka, taką obserwację widziałem, że małe miasta, na przykład właśnie często skupione wokół jakiegoś jednego pojedynczej gałęzi przemysłu, która upadła w wyniku tych zmian, wsie, które, które zaczęły biednić ekstremalnie przez, przez właśnie upadek PGR-ów i tak dalej. Te dwie grupy, tak, małe miasta i wioski ucierpiały, ale właśnie bardzo dużo e, zwłaszcza młodych wykształconych ludzi z dużych miast zaczęło się bogacić. I można to też czytać, moim zdaniem w taki sposób, że ktoś specjalnie powoduje sytuację, w której on, tak naprawdę on i jego ziomki zyskują kosztem wszystkich innych i i to jest trochę problem, bo w tym momencie jakby okej, okay, można powiedzieć, że to zbieg okoliczności, ale czy na pewno, nie? Jakby problem jest taki, że tutaj na, na, na korzyść Balcerowicza byłoby to, gdyby był niekompetentny, a to też nie jest taka super korzyść z tej strony, więc on teraz idąc w zaparte, że doskonale wiedział, co robi cały czas, w pewnym sensie albo kłamie, albo mówi, udało mi się zrobić to, co chciałem, udało mi się pogorszyć rozkład dóbr nie wiem. Tak naprawdę bardzo ciężko jest mam wrażenie teraz wziąć i jednoznacznie wskazać, tak, co kierowało nim w tamtym momencie, czy to był, czy, czy ile było tam chęci uzyskania tego efektu, który się stał, e, ile teraz jest braku chęci zaakceptowania tego, że ten efekt się stał, bo on się teraz czasami zachowuje jakby niczego się nigdy nie stało, tak naprawdę. Mm -hmm. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałam Wam przeczytać. Przeczytam Ci coś, okay. przeczytam Ci opis kogoś, czyjegoś poglądu, i powiesz mi czyj to pogląd. Zrobimy tak? Dobra. Najpierw przeczytam z, 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 z opisem, kto to mówi, a potem ci powiem jeszcze jedną rzecz. 14 września 89 roku Tadeusz Syryjczyk. To był znany wieloletni opozycjonista, nowy minister przemysłu w rządzie Mazowieckiego, powiedział w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, że jego intencją jest urynkowienie strajków. To musi się stać przedmiotem kalkulacji. Ile się wygra na zwycięskim strajku, ile funduszy związkowych pochłonie strajk przegrany, ile stracimy, gdy pracodawca zbankrutuje. Sytuacja obecna, strajku bez ryzyka, jest w systemie, do którego zmierzamy, nieznana, powiedział. I to, to powiedział to w kontekście. W kontekście ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, która wymogła i wymaga do dzisiaj, że strajkować można w zasadzie tylko o podwyżki. To znaczy, na przykład, kiedy widzicie, że strajkują nauczyciele albo pielęgniarki o podwyżki, to jak słyszycie, że ktoś mówi: Ale dlaczego tylko o podwyżki, skoro cały system jest do wyjebania i trzeba cały system reformować, a nie tylko dawać podwyżki? To znaczy, że nic nie wiesz o niczym. To znaczy, to, 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 to znaczy, ta osoba nie, nie czytała tej ustawy, bo nie wolno y, strajkować o cokolwiek innego. Nie jest w, wykreślono taką możliwość jak strajk solidarnościowy. Y, w zasadzie większość strajków została zdelegalizowana. I strajk, y, na przykład strajk kobiet, strajk dla klimatu nie są możliwe bez zgody pracodawcy, więc nie są strajkami tak naprawdę. I teraz przeczytam Ci coś. Ten zapis spotkał się z ogólnym poparciem posłów uczestniczących w dyskusji. Niezależnie od podziałów politycznych, postkomuniści i zwolennicy różnych nurtów postsolidarnościowych zgadzali się z potrzebą finansowej kary za przegrany strajk. <śmum> Uzasadnił to potrzebą powstrzymywania gospodarki przed nieodpowiedzialnymi zachowaniami, w których pracownicy będą na zasadzie zmowy organizować taki strajk, w którym wszyscy będą brali pieniądze i jednocześnie wszyscy będą strajkować. To bez trudu można w zakładzie zrobić. Kto to powiedział? Jacek Kuroń. O, no, jak Fanny How the Turntables, nie? I generalnie y, poczytajcie sobie o, o tym, jak w Polsce zorganizować strajk, bo generalnie dowiecie, że się, dowiecie się, że się nie da. Kiedy się albo nie jest w związku żółtym, albo w IP, albo gdzie tam jeszcze. Mega trudno jest zorganizować strajk. Bo tak postanowili ludzie, którzy zbudowali swoją całą karierę polityczną na strajkach i uznali, że oni powinni być ostatni. Oni są trochę jak tacy amerykańscy potomkowie imigrantów, którzy postanowili, że moi dziadkowie tu wyemigrowali i nikt po nich nie imigruje. Tak, tak. Dokładnie to, na tej zasadzie to działa. I no, tak jak, jak powiedzieli, tak zrobili. Mm. Taka trochę, trochę niestety już aż uklepana historia. O tej rewolucji zjadającej własny ogon, tak? Czyli tak. <laughs> smutne to jest po prostu, jak się na to patrzy. Jak w piosence Dechu, poznaj swojego nowego szefa jest taki sam jak ten stary szef. No ale wiesz, chodzi o to, że to jest tylko logiczne. No w końcu e, rewolucja jest przeciwko, że rewolucja, w ogóle strajk jest przeciwko władzy, tak naprawdę. A to teraz my jesteśmy władzą, mm -hmm. to, bo, bo się dostajkowaliśmy do pozycji władzy, więc teraz nie chcemy, żeby ktoś strajkował przeciwko nam, no kalor. Hmm. A, a kurę? i tak nie był najgorszy, bo był właśnie to osobą, która niby się troszczyła o, o dobrobyt i zasłynął tym, że rozdawał biednym ludziom zupę. I To that makes it okay, bo U, zupka, grochówka, to była grochówka, Kroniówka to była grochówka. Ok, no i teraz w kontekście tego, w ekonomii mówimy o tym, że no generalnie jest kryzys, generalnie jest niefajnie, bo cały rząd bardzo traci poparcie z powodu reform Balcerowicza, jest, na przykład dzieje się coś takiego, że w maju jest wielka fala pro, protestów i strajków, dużo y, fabryk stoi, dużo, dużo y, na przykład górników, włókniarzy, wszyscy są y, dotknięci no, niepokojami, i ma miejsce coś, co się nazywa dzisiaj kryzys mławski. E, to polegało na tym, że rolnicy zablokowali spółdzielnię mleczarską, która zalegała im z, z wypłatami e, i tam konflikt w, w pertraktacjach uczestniczył sam Wałęsa. Natomiast, uwaga, uwaga, skierowano tam policję z ciężkim sprzętem i próbowano odbijać, próbowano strzelać do ludzi. I, nie pamiętam, czy gumowymi głą kulami, czy po prostu ich wyganiać tamtą dużym, ciężkim sprzętem. Generalnie robiono to siłowo i na przykład protestujących ludzi, którzy protestowali w gmachu ministerstwa, wywalano siłą. Co się źle kojarzyło. To był tak zwany zły luk wówczas. No, i był kryzys generalnie, i to sprawiało, że faktycznie, ponieważ zbliżały się wybory kolejne, parlamentarne wówczas, to uznano, że no trzeba faktycznie prowadzić jakąś kampanię. A Mazowiecki się kompletnie nie nadawał do prowadzenia kampanii. I w tym czasie, kiedy to się działo, była właśnie wojna na górze. Trochę się nie, można, nie mogli dogadać, kto będzie prezydentem, więc ktoś rzucił pomysł, żeby zrobić wybory bezpośrednie. To były pierwsze wybory bezpośrednie na prezydenta w y, tak zwanej wolnej Polsce. I było w niej do pewnego momentu dwóch graczy, czyli Mazowiecki i Wałęsa, a potem pojawił się Stan Tymiński. Mm. Stanujesz go? <laughs> to był kanadyjski Polak, emigrant, który zrobił majątek na czymś. Miał żonę peruwiankę i chyba miał, żył ileś tam lat w Argentynie i był, był, był taki bardzo światowy, był trochę jak taki cejrowski, taki, taka energia cejrowskiego. Też bardzo, ponieważ był wiele lat na zachodzie, to miał więcej takiego obycia pr niż Polacy. Na przykład miał, miał coś takiego jak chwyty PR-owe. Na przykład on wynalazł tak naprawdę to, co do dzisiaj w Polsce się przewija, czyli teczkę. On miał taką, taki chwyt, że chodził na konferencjach siadał z taką wielką czarną teczką i mówił ja w tej teczce mam haki na Wałęsę. Nigdy nie otworzył tej teczki. Nie wiadomo, czy tam Ale coś Ale mam było. super tajemnicę i nigdy jej nie pokażę nikomu. Może pokażę, bo jak mnie wybierzecie na prezydenta, to może pokażę. Taki, taka była obietnica. E, więc wybory miały miejsce i z jednej strony był Wałęsa, który no był Wałęsą, tak? Był największą ikoną, jaka mogła być. Był już wtedy noblistą. Fajnie było. E, natomiast Mazowiecki, tak jak już mówiłam, był mało medialny. Tak... Taki był... Stan Tymiński był bardzo medialny. E, I tak to się ułożyło, że w końcu do drugiej tury wyborów prezydenckich przeszedł Wałęsa i Tymiński, a Mazowiecki odpadł. I... Oczywiście wniosek, który Wazowiecki z tego wyciągnął, to nie, że kurde, może powinienem był faktycznie prowadzić kampanię z, w swoim imieniu, a nie wysyłać Aleksandra Hala, żeby za mnie gadał. Albo może trzeba było nie wyrzucać z pracy 20% ludzi, tylko bo, bo, bo oni są pojebani. Pojebało ich. E, nie, nie, tak naprawdę to nie. Tak naprawdę jakby w książce, w której. To czytałam, był taki opis, że oni uważali to za przejaw dewiacji społecznej. Społeczeństwo to dewianci, bo nie chcieli na wygodne, niego nie? Tak, dewiacja społeczna. To się, to się utrzymuje. Zawsze jak PO przegra, to dewiacja społeczna, bo ludzie chcą 500 plus, czy coś w tym stylu. I nie, nie wiedzą, co dla nich tak naprawdę dobre. Nie zasługują mhm. na rządy elity. Nie zasługują na rządy elity, to prawda. Wygrywa w drugiej torze Wałęsa. Na, I natychmiast się okazuje, że wcale nie chodziło o żadne przyspieszenie. Od razu po, ty, po, po wyborze na prezydenta on już w ogóle zapomina o jakimkolwiek przyspieszeniu. Pójdzie na koalicję z lewicą, bez problemu. Sytuacja wygląda tak, że mamy mm, porozumienie centrum kaczyńskich. Na początku 1991 roku wybierają Wałęsę i, i Wałęsa w ogóle wybrał, wygrał bardzo ostro, bo dostał w drugiej turze 74%. Bo nawet Mazowiecki jakby poparł go, bo wszyscy tylko błagali, żeby Tymiński nie został prezydentem. Natychmiast bo jest taka sytuacja, że zrobiono rząd mniejszościowy Jana Bieleckiego, natychmiast go rozwiązali, bo były nieustanne INBY. Każda z tych INB to jest na 10 stron elaboratu, ale nie będę o nich wszystkich mówić, bo... Eee, nie mam na to siły. W tym czasie RAD, czyli Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna i Forum Prawicy Demokratycznej, łączą się w Unię Demokratyczną, to są ci od Mazowieckiego, i łączy się, robi się jakby ze środowisk ZHN-owych, się wyłania coś, coś, co się nazywa Wyborcza Akcja Katolicka. Jeszcze jest coś takiego jak Kongres Liberalno-Demokratyczny. Mówię o tych partiach, które się dostały do parlamentu, bo wtedy musicie wiedzieć, że w tej ordynacji e, użyto, e, użyto metody e, Saint-Languet. Saint-Languet to jest metoda, która faworyzuje małe partie. W sensie bardziej się opłaca być najmniejszą partią e, niż e, największą w tej w rachubie. E, generalnie w dwie metody, którymi żonglowano w w historii współczesnej Polski to była metoda solange, która jest właśnie taka, że faworyzuje małe partie albo metodą Donta, która obowiązuje obecnie, która faworyzuje duże partie. Właśnie wtedy, wtedy używano solange i aż 23 ugrupowania dostały mandaty. Najwięcej dostała w wyborach w 1991 roku Unia Demokratyczna, która dostała 62 mandaty SLD, dostało 60 mandatów, Porozumienie Centrum i cała ta koalicja miała w sumie 250 mandatów. I poparła Jana Olszewskiego na premiera, który dotąd był, on był prawnikiem opozycyjnym i był bardzo szanowany, ale był uznawany przez Wałęsę i przez w zasadzie wszystkich uznawany za, za bardzo niezależnego. Żeby go wrzucić na to miejsce. A jeszcze jedna rzecz, którą muszę dodać, że wśród tych wszystkich ugrupowań, które się dostały do parlamentu w 1991 roku, była m.in. Polska Partia Przyjaciół Piwa. I możecie sobie pomyśleć, może kiedyś słyszeliście o tej partii, sobie myślicie, o super, jaka memiczna nazwa. Ja uwielbiam memy, to musi być partia dla mnie. Otóż nie. To byli bardzo niefajni ludzie w większości. I te, te, potem oni się jeszcze podzielili, bo chcieli je zrobić, ho, ho, he, he pap, jaka śmieszna parodia. Robimy, że partie się dzielą, my też się podzielimy i podzielili się na duże piwo i małe piwo. W Małym Piwie był m.in. Krzysztof Ibisz, tak, ten Krzysztof Ibisz, a w Partii Duże Piwo było więcej osób, które były o wiele gorsze. I to była partia, która faktycznie później tworzyła koalicję i faktycznie była partią, która robiła normalną politykę. I na przykład od 1992 roku ich prezesem był Leszek Bubel, który jest autorem takich książek jak Jak rozpoznać Żyda. Prawda o żydowskich mordach rytualnych, polska żydowska wojna o krzyże i na przykład używa takich określeń jak obrzezanie mózgów i pejsaty paplament. Bardzo przepraszam, że to przeczytałam, ale to jest konieczne. Po prostu to jest bardzo intensywnie nieśmieszna partia. Ale swoją drogą to jest troszkę podobna strategia, którą dzisiaj chociażby takie organizacje jak Proud Boys mhm. używają. Czyli robią specjalnie rzeczy, które są takie śmieszne i niepoważne i wszyscy sobie myślą, jacy śmieszni i niepoważni ludzie, haha, trochę dziwni. Oni jakby się urodzili 40 lat później, to byliby forczanowcami. No właśnie, nie? Właśnie ten vibe taki, że ukry ukrywasz się za byciem śmieszkiem, ale tak naprawdę jesteś antysemitą albo faszystą i po prostu udajesz śmieszka, żeby ludzie się nie, nie patrzyli ci za bardzo na ręce, nie? Mhm. A, jeszcze muszę powiedzieć, że ta ordynacja była taka, bo była ona wynikiem wielkiej inby z Wałęsą, który raz zawetował i próbował przeforsować swoją własną ordynację wyborczą, bo po prostu uznał, że fajnie by było sprawdzić, czy mu się uda. I musiał w ostatniej chwili przegłosowywać drugą ordynację i przez to był wielki chaos z tą ordynacją związany. Ordynacji Saint-Lange użyto tylko dwa razy w historii Polski. Drugi raz też będzie bardzo ciekawy. Więc po przegranych wyborach w Polsce, Mazowiecki został specjalnym wysłannikiem ONZ w Bośni i Hercegowinie. I to jest coś, o czym wspominam, bo to jest w sumie bardzo ważna rzecz, której dokonał, że bardzo głośno i publicznie. W 1995 roku zrezygnował z tej funkcji w proteście przeciwko bezczynności świata wobec zbrodni wojennych i ludobójstw dokonywanych w Bośni i między innymi ludobójstwa w Srebrenicy. Więc to jest coś, o czym wspominam, żebyście wiedzieli, że przegrał te wybory, ale nie, niech wam nie będzie za bardzo żal, bo potem też robił rzeczy. W wyborach prezydenckich, w których przegrał. Mazowiecki przegrał też e, facet, który się nazywał Roman Bartoszcze, który był przedstawicielem PSL-u. Po nim zastąpił go 31-letni Waldemar Pawlak. Eee. Jej! Eee. Jej! He, 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 he. Tak, tak to było wtedy, to był 91. rok. Eee, a potem w 90. to muszę sobie, przepraszam, to sobie muszę otworzyć tutaj w, w całą stronę, bo to jest cała rzecz, która się wydarzyła. Okej, okay, teraz jesteśmy w czerwcu 1992 roku. Jest sobie rząd mniejszościowy Jana Olszewskiego, z porozumienia Centrum. Jan Olszewski był cały czas mega, mega, mega za tym, żeby powyrzucać komunistów i postkomunistów z rządu i zewsząd. Dlatego był trochę bardziej teoretycznie powinien być sprzymierzony z Wałęsą, co nie, ale jednak się nie lubili. I bardzo się, bardzo się nie lubili. To był rząd mniejszościowy, o którym było wiadomo, że nie przetrwa. Całej kadencji. Miał na przykład tylko 100, 114 posłów w całej koalicji. To była koalicja właśnie centroprawicowa. I ponieważ tak ostro pracowali nad tym, żeby wyrzucać komunistów i wyrzucać po prostu lewicowców, rządu z parlamentu i tak dalej, robić czystki, 9 maja 1992 roku Unia Demokratyczna, to są ci od Mazowieckiego, podjęła wstępną decyzję o złożeniu wotum nieufności dla Jana Olszewskiego. 26 maja, Lech Wałęsa wycofał poparcie dla rządu. W obliczu groźby odwołania rządu, 28 maja, poseł Janusz Korwin-Mikke hmm. złożył projekt uchwały ilustracyjnej, ujawniającej nazwiska posłów, senatorów, ministrów, wojewodów itd., 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 którzy współpracowali. Ustawa została przyjęta przez Sejm. Złożono wniosek o wotum nieufności. 4 czerwca zostały dostarczone do Sejmu teczki z listą tajnych współpracowników, tak zwaną listą Macierewicza, zawierającą 64 nazwiska. Na drugiej liście dostarczone jedynie kilku najważniejszym osobom w państwie figurowały nazwiska Lecha Wałęsy i Marszałka Sejmu Wiesława Chrzanowskiego. Wręczono te koperty. To była ta koperta, w której było o Bolku. Mhm. I Lech Wałęsa się przyznał, że Coś tam kiedyś podpisał, że podpisał lojalkę, ale nie współpracował. Po czym w ciągu 15 godzin od dostarczenia listy Marcierewicza do Sejmu rząd Olszewskiego został odwołany. To, to się wszystko wydarzyło w nocy z czwartego na piątego, i jeszcze w międzyczasie obie strony konfliktu zdążyły się o, o, oskarżyć o próbę robienia puczu. Kto, nie pamiętam już nawet, kto kogo oskarżył, że rząd używa jednostek nadwiślańskich, które były taką lokalną jednostką wojskową. Bardzo ostre rzeczy się tam działy. To jest ta sytuacja, początek czerwca. Jak znacie piosenkę kultu, lewy czerwcowy. To, to jest ta piosenka o tym, że wydarzyło się że, się, że się wszystko zesrało, i potem Wałęsa wyznaczył Waldemara Pawlaka jako tymczasowego premiera, który miał po prostu być na przeczekanie, który miał być taki kompromisowy, po tym jak nawet nie jestem w stanie tego pisać po prostu zesrali się wszyscy. <noise> to właściwie można by nasz, te, oba te odcinki w pewnym sensie streścić tymi słowami. <noise> tak, wszyscy się zesrali i śmierdzi. Po miesiącu Pawlaka Suchocka zostaje premierem. Suchocka była taką normalną prawniczką i chciała, bardzo chciała ogarnąć kwestie administracyjne, żeby cokolwiek otrzyć z tego gówna, ale nie dała rady, sorry. Tymczasem e, jesienią 92 roku miała miejsce kolejna fala strajków, protesty górników. Udział w wojnie w Zatoce Perskiej nam zyskał PR-owo u Amerykanów, bo byliśmy podobno dobrym wojskiem dla Amerykanów. He. W 1992 roku też była taka afera, że była jakaś komisja, która uwłaszczała Kościół i dała Kościołowi jakieś tam dziesiątki hektarów gruntów, których nikt nie zliczał, nikt tego nie konsultował, tylko po prostu dawano to Kościołowi. Tych osób nadal nie ukarano i nadal nie wiadomo, ile były warte te grunty. Git, nie? W następstwie nocy teczek bracia Kaczeńscy, Macierewicz i cała ta Watacha organizowała wiece pod belwederem. I powstał tak zwany Ruch dla Rzeczypospolitej, i tam się właśnie krzyczało bolek do tworek. No i tak. A no, w 1992 roku też miał miejsce pierwszy wośb więc fajnie. A no, jeszcze bardzo ważnym tematem, czy ważnym, no takim na czasie tematem, były spory aborcyjne, które trwały w zasadzie od, od początku Polski demokratycznej. Była jakaś inba co najmniej raz do roku o aborcję. A w 1993 roku była śmieszna rzecz, ponieważ e, po protestach i strajkach, które zorganizowała Solidarność, a z, zorganizowała ich 7743 w ciągu 1993 roku, złożono wniosek o rozwiązanie Sejmu i on przeszedł, ponieważ jeden poseł poszedł do toalety w trakcie głosowania. No i były wybory. Były wybory i wygrała koalicja z psl Tymczasem Wałęsa utworzył coś w rodzaju takiego własnej partii. Mimo, że niby jako prezydent miał być bezpartyjny, to hmm. powstało coś, co się nazywało bezpartyjny blok wspierania reform, który współpracował z KPN-em i, i tak, no to, był, to był, na pewno był to czas. W 1993 roku też. Miała miejsce afera Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, a, która była, zaowocowała bodajże jedynym wyrokiem Trybunału Stanu za czasów Wolnej Polski, bo z, 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 nagle się okazało, że t, agencja, która miała obsługiwać dług zagraniczny, czyli miała spłacać nasze długi, nagle z niej zaginęło 100 milionów dolarów. Nadal nie wiadomo, co się z nimi stało. Hmm. Natomiast w wyniku wyborów yy, Pawlak stanął na czele koalicji SLD-PSL, i w tej koalicji panowała niezgoda ideowa, bo PSL i SLD to były totalnie różne partie. I też była taka tendencja wtedy, że jak partia miała koalicję, to się dzielili stołkami porówno, po dopiero platforma odeszła od takiej. E od, od, takiej, od takiej praktyki że było wiadomo, że my mamy jakieś swoje tereny a wy macie swoje tereny i nie wchodzimy sobie nawzajem i głosujemy razem i absolutnie nie wchodzimy na żadną konfrontację ze sobą nie, w zasadzie nie współpracujemy tylko po prostu dzielimy się gruntem i, i to było niefajne ponieważ to, 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 później to zaowocowało takimi rozdziałami dużymi w, w partii jakby w koalicji w 1994 roku wchodzimy do programu Partnerstwo dla Pokoju, który był, był znany jako taki przedsionek NATO. W 1995 roku rząd Aleksego, który jest również koalicyjny, i w tym samym roku mają miejsce wybory prezydenckie, które przegrywa Wałęsa na rzecz Kwaśniewskiego, który ma oprócz tego, że jest jakby ma dobry PR, ma znany jako taki nowoczesny człowiek, ogarnięty, to jeszcze SLD ma dobre wyniki i nie ma powodu, żeby głosować przeciwko niemu. Za to Walesa był ogólnie znany z, jako zły prezydent, więc po prostu przegrał w tych wyborach. W tym samym roku ma miejsce denominacja złotego i właściwie jeśli chodzi o, o wybory, Kwaśniews, wybory Kwaśniewskiego, to jedynym Dzisiaj byśmy nawet myślę, że dzisiaj ludzie by się nawet nie wkurzyli na to, ale wtedy to była wielka rzecz, że powiedział, że ma wyższe wykształcenie, chociaż studiów nie skończył. To było w sensie nawet ciężko mi sobie wyobrazić, żeby dzisiaj to był temat numer jeden. To by było uważane za takie ee, pewnie nie powinien był tego robić, ale. To jednak trochę przypał. Trochę przypał. No i przypał taki, że, że już były, były wnioski, żeby go wykluczyć z wyborów, bo skłamał na piśmie czy coś tam. Ale nie zrobili tego i został prezydentem. I chuj. I, a i jeszcze w tym samym roku była afera Olin'a, czyli facet, który się nazywał Milczanowski, oskarżył Oleksego o bycie szpiegiem rosyjskim. Kontakty z rosyjskim szpiegiem Auganowym, po czym Oleksy od razu ustąpił. A potem, bardzo krótko po tym, się okazało, że Milczanowski też miał dużo za uszami swojego i też stanął przed sądem. Miał jakieś problemy prawne. W związku z tym. Nie. W 1996 roku rząd Cimoszewicza, i wtedy też miało miejsce tak zwane referendum uwłaszczeniowe. Uwłaszczenie to chodziło o uwłaszczenie Polaków w obligacje Narodowego Funduszu Inwestycyjnego. I jakby zrobiono to, ale też pewnie jakby tylko dali to jedno pytanie na tym referendum. To ludzie by zagłosowali za i może by nawet poszli na te wybory, ale owinęli to w cztery inne pytania, które były jakby takim, takimi skomplikowanymi pytaniami o system emerytalny. Jakby czytam te pytania ze cztery razy i nadal nie, nie mam pojęcia, jakbym zagłosowała w tych wyborach, w, w tym referendum, więc nie dziwię się, że mało ludzi na nie poszło i nie było kworum. Zostało uwalone, bo nie było dostatecznie wysokiej frekwencji, żeby je uznać. A w międzyczasie trochę konsoliduje się prawica i z, zaczyna się tworzyć coś, co się nazywa AWS, czyli Akcja Wyborcza Solidarność, która jest związana z, ze związkami zawodowymi, ale też wchłania w siebie dużo yy, frakcji prawicowych, frakcji centroprawicowych. Oprócz tego. Yy, Oprócz tego w, w prawicy jest też Unia Wolności, prowadzona przez Balcerowicza i Ruch Odbudowy Polski, prowadzony przez Olszewskiego. W 1997 roku przyjęta Konstytucję Rzeczpospolitej, która była uznawana za duży krok ku stabilizacji i była takim w sumie warunkiem wstąpienia do NATO. Więc to, to, to się wydarzyło. Oprócz tego była wizyta Clintona, w Warszawie Clinton fajny, Polaki fajne. Coś tam gadał, ok? Kwaśniewski też wystąpił z, z przeprosinami wobec Ukraińców za akcję Wisła, co było też dużym krokiem, bo że tam chodzimy z przyjazną, z przyjaznymi gestami, coś tam, coś tam. A, a potem ma miejsce powódź. I powódź zatapia 10% terytorium Polski i ginie trochę ludzi i jest bardzo niefajnie. I masa ludzi traci swoje domy. Na co przyjeżdża na Dolny Śląsk i na Śląsk przyjeżdża ówczesny premier Cimoszewicz i mówi trzeba być zapobiegliwym i trzeba się ubezpieczać. Prawdziwy lewicowy king, którego chcieliśmy. Przegrywa wybory. W następnych, najbliższych wyborach wygrywa akcja wyborcza Solidarność Krzaklewskiego. W następnym roku jest kryzys w Rosji, który się odbija na polskiej gospodarce. Jest kryzys, tam próby, próby zamachów hujemuje I, i wtedy tak naprawdę do szerokiej świadomości się przebija samoobrona. Bo samoobrona to są właśnie rolnicy, którzy najpierw protestowali przeciwko reformom. Balkowali drogi na przykład za pomocą za czasów wczesnego balcerowicza, a później w czasach właśnie tego kryzysu prowadzili coś, co się nazywało Świńska Wojna. Chciałbym w ogóle Czyli... dodać, że właśnie w, w trakcie jak balcerowicz dalej funkcjonował w polityce, to właśnie leper wsławił się tym, że przez pewien okres każdą wypowiedź w Sejmie kończył słowami balcerowicz musi odejść, niezależnie na jaki temat mówił. Tak, taka ciekawostka. O tak. Mm, a, a to, jest, to jest ta energia, której potrzebujemy. Mm. Tak, w 1998 roku, właśnie samoobrona między innymi prowadziła tak zwaną Świńską wojnę, która polegała mi, między innymi na blokadach dróg, samoobrona robiła różne, różne śmieszne akcje, które miały na celu e, zastraszenie władzy. <grym> ok, w 1999 roku są nowe granice administracyjne w Polsce. Te 16 wojewódz, i tak dalej. To, to wtedy było. Polska wstępuje do NATO i stworzono OFE, otwarte fundusze emerytalne. Ten temat wróci. I jeszcze trzeba tutaj wspomnieć, jakby w, w ramach takiego kontekstu szerszego, że wtedy w Polsce była bardzo duża przestępczość. Nawet jakby patrząc w zasadzie na wszystkie rządy, mamy bardzo stromy spadek w, w dziedzinie przestępczości zorganizowanej. No, wtedy, jakby na początku było wiadomo, że, że no, pierwszy milion trzeba ukraść. Było wręcz takie przyzwolenie społeczne na korupcję i kradzież. Przestępczość była wysoka, pomimo nowego ka prawa karnego, które zostało wtedy uchwalone. To, to jest coś, co będzie się, jakby trochę wątek, który się przewija trochę dalej. Krzaklewski tymczasem próbuje zreformować AWS, ale nie dogaduje się z. AWS się nie dogaduje z Unią Wolności, bo AWS jest, uwaga, za bardzo lewacka, ponieważ na przykład chcą uwłaszczenia. To było nie do, prze, nie do przejścia dla Balcerowicza, że ktoś może chcieć jakieś małe obligacje skarbu państwa. W 2000 roku w pierwszej turze wygrywa Kwaśniewski. I teraz też próbowali mu znaleźć jakiś ostry skandal, i znaleźli taki ostry skandal, że zachował się chyba film. Jak wychodzi z samolotu i całuje ziemię, bo on chce się ponabijać z papaja. To jest, to jest największe zbrodnia, jaką byli w stanie mu znaleźć. Że... Szkalowanie papieża. Szkalowanie papaja. A. I teraz tak. Sytuacja jest taka, że AWS się trochę rozpada. AWS się rozpada, bo generalnie każdy chce iść w inną stronę. I e, ja tam jeszcze spróbuję znaleźć. Generalnie dokonuje się erozja. AWS-u. Jeszcze wcześniej wygrali wybory, mieli rząd swój i, i tak dalej, a w ciągu paru lat totalnie to zaprzepaścili. Wszyscy chcieli iść w, w innym kierunku. Niektórzy poszli w bardziej takim centrowym, niektórzy w bardziej prawicowym kierunku, tworząc mniej więcej takie zaczyny, czegoś, co, co dzisiaj można nazwać PO i PIS-em. A jeszcze w 2000 roku dzieje się coś takiego, że w Unii Wolności jest Rozpad na różne części, ponieważ zostaje wybrany Geremek na przewodniczącego tej partii, a Tusk, który kandydował, był kontrkandydatem Geremka, przegrał i był bardzo wkurwiony, i zabrał ze sobą dużo ludzi. Poszedł założyć swoją partię. I więc wszystko się rozpada, i mamy to, tych parę partii, które rozpadają się na mniejsze. A co robi polska partia, która miała władzę, kiedy wygrywała wybory, a teraz jest już nie jedną partią, tylko kilkoma małymi? Zmienia ordynację wyborczą na taką, która faworyzuje małe partie. <laughs> mm. I zrobili to bardzo zręcznie, bo tak jak już wspominałam, parę lat wcześniej była reforma administracyjna, to znaczy trzeba było zreformować e, ordynację wyborczą, bo przecież e, już, e, już okręgi się nie pokrywają, tak. No to dali to kwaśniewskiemu w ostatnim możliwym momencie tak, że musiał to podpisać. Nie mógł tego zawetować, bo by nie zdążyli przegłosować nowego, byłby jakiś kryzys konstytucyjny. A w tej nowej dali po prostu coś takiego, że Haha, to SLD straci 30 mandatów, nawet jeśli dostanie tyle samo głosów co poprzednio, a mniejsze partie zyskają. I tak też się wydarzyło. W 2001 roku w wyborach bo zmienili z powrotem ordynację na San sa, Lagę. O ile SLD wygrało, to wygrało bez, bezwzględnej większości i e, musiało szukać koalicjanta. I tak, w zasadzie w tym momencie się kształtuje polityka, jaką znamy teraz, można tak powiedzieć, bo tak. Tusk, Płażyński i Olechowski założyli Platformę Obywatelską. Kaczyńscy założyli PiS. Wybory wygrało SLD w koalicji jeszcze z Unią Pracy. Mieli 46%. Samoobrona dostała 10%. LPR dostał 8%. PO 12%. PiS 9,5%. AWS 5,5%, a Unia Wolności 3%. To jakby można zauwa zauważyć, że te partie w zasadzie do teraz zostały w, w dużej mierze. Szanowni Państwo, to jest koniec części drugiej. Zapraszamy do części trzeciej, w której będziemy mówić o tym, jak rozwaliła się polska lewica, jak się zakończyły rządy SLD, o tym, jak PiS rusł w siłę, o tym, jak PO, Coś robiło, zapraszamy i proszę klikać w przyciski. Proszę nie zapomnieć o nas i dziękujemy bardzo za słuchanie. Mam nadzieję, że te odcinki się Wam podobają.